Witam w kolejnym odcinku Lords of the Fallen. Oh god. Mamy tutaj tarnię. Zaklinaczka. Yep. Okej. Zapomniałem, że wybuchają z tym cholerstwem. I mi się pomyliły klawisze. Dobra, ona mnie już widzi, tak? Nie, śpi sobie i nawet... I tak planowałem zresetować tutaj ten obszar. Kurde, bo mi chyba nie brakuje daleko do levelku, nie? Najbardziej martwi zużywaniu tych wszystkich szczątków, w sensie czaszek, to, że one są tak rzadkie i trochę mi ich szkoda. Ale cóż. Idziemy w blask. You know what? Bo tu jest wyjście z umbralu, nie? Dobra, ale trzy krzyże. Nie, dobra, nie. Idę w nowy obszar, nie, zresetuję sobie i tak, to tak nic nie zmienia, bo idę do góry teraz, czekaj, że, no już nie dotykam żadnych latarni, teraz tak, tu mamy dwie drogi, jedna jest tu po lewo, a druga jest tam, nie wiem, która jest właściwa, spróbuję pierwszy ten budynek, bo wydaje się odrębny, nie, tylko że tu na pewno, o, co się dzieje? Tak? O. Ale co ciekawe, a nie, tu już byłem, dobra. To okej, idziemy na górę. Naprawdę wydaje się odrębny ten budynek, więc myślę, że tu jest tylko jakiś, może jakiś item. Miecz upadłego lorda. Wow, zaraz chwilunia, zaraz go obczajmy. Aha. O, widzicie. Fakt, że tu jest ćma, która mnie prawie zrzuciła z tego budynku. Go away. Oh, wait.
A jednak tutaj jest przejście. Kwintesencja świątobliwości. To znaczy, że mam teraz dwie, a to znaczy, że musimy iść do Piety. Oh yeah. Oh yeah. Ale tutaj to co się dzieje w sumie? Aha. Lec nie zapomnijmy, że jestem w Umbralu. Dobra, to wydaje mi się, że tylko tak tędy inaczej niż w Umbralu. Au. Stracił całe to życie. Problem jest taki, że tu właśnie w Umbralu nie wejdę, no ale to co, czy czekam do następnych szczątków albo nasiona? Ale i tak muszę sprawdzić ten jeden obszar jeszcze, nie? O kurde, ćma. Pomijając fakt, że co prawda chyba wolniej teraz, nie, ale i tak mi schodzi szybko czas w Umbralu. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Holy crap, ćma. Okej, zastagrowałem jej w ostatniej chwili. No już, już panowie. Wow, kokon rozpaczy, zwykłe... nasiona szczątków, super, ale lód. Jej ubranko, nasionko i parę innych jeszcze, deralium, wszystko wspaniałe tutaj był drop na tej ćmie. Najlepsze rzeczy. Strasznie dużo by chciałem tutaj, w tym obszarze. No i to tyle, jeśli chodzi o moją eksplorację. No bo zaraz przyleci biskup, który jest bardzo trudny do pokonania. Zaś ćma. No, nie mam pojęcia, gdzie jest progres, moi mili. Tu jeszcze jest droga. What the hell? Dobra. Very confused. Wracamy do Piety. Our holy work continues, lamp bearer. Ach, cholera. Nie ma zwiększenia ładunków, tylko rzeczką. Fellow sanctified vessel, may Aureus's divine radiance flow through me and into you.
Lovely. Następny wymaga 3 kwintesencji. Our holy work continues, Lamp-bearer. 2 i będzie zwiększony ładunek. Okej, okay. Dobra, nie ma tragedii. To pierwsza sprawa. Poczytamy sobie jakieś szczątasy. O Lidii czytaliśmy, o Dieterze też, o Sebastianie też, o Bladym Rzeźniku też. Valade. Ambitna wojowniczka z Królestwa Hadlane najbardziej pragnęła wieść wspaniałe życie pełne bohaterskich czynów, które byłyby przekazywane z zachwytem w pieśniach i opowieściach przyszłym pokoleniom. W nieśmiertelności, jaką obdarzyła ją latarnia Umbralu, Valade dostrzegła możliwość zapewnienia sobie wiecznej chwały, lecz nie było jej dopisane. Na wszelkie znaczące czyny, jakich być może dokonała, zostały zapomniane już dawno temu. Co prawda uniknęła druzgocącego rozczarowania, lecz przerażenie, które poczuła, gdy pożerała ją jej własna latarnia Umbralu, mogło być nawet gorsze. To na nas pożera? A, to jest nasza ulubiona. To są nasze ulubione szczątki, bo to są szczątki, gdzie do tej pory nie mamy jeszcze chyba lepszej lokacji na farmionko. Jest takie ładne kółeczko, dropią duże bryłki deralium. Jest fajne. I w miarę szybkie takie jakieś, ile? 10 minut? Nie, chyba krócej na jedno kółeczko. Nie, ja zdecydowanie mniej. No, okej. Okay. Wracamy do sadzonki. No i dalej nie wiem, gdzie iść. Żyćko leczy nas bardziej. Czy mam iść... Aha, bo ja tutaj nie widziałem tego połączenia, bo to połączenie chyba jest... O, ty cholero jest. O, znowu. Niech zgadnę. Zaklinaczka, co? Jep. Dobra, teraz sobie tego pieska wezmę inaczej. Jeszcze wiem, że tutaj jeden ziomuś wstanie, nie? Wydaje mi się, że nie. Mam sobie buffa, ale nie będę... O, no, niech będzie. Chyba jest jakaś taka przyćmiona tutaj. Gdzie ona jest? Au, 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 au. Aż, goddammit. Dobra, ale znów trochę za dużo zużyłem żyćka, niestety. Dobra, słuchajcie, pójdę pierwszy tam, gdzie nie trzeba wchodzić do... Właśnie, tak, czy to jest właściwa decyzja? Nie wiem, ale tak, bo sobie na spokojnie zeksploruję. Jak zobaczę, że muszę się wycofać, to się wycofię i tyle, nie? A, no właśnie, póki nie jestem w Umbralu. Nikt tutaj nie wstanie. Mam nową broń, nie? Cep, to już mam. Whatever. Ząbkowany kostur. Dużo krwawienia. A nie zauważyłem, kiedy go zdobyłem, ale to nieważne. Bo mnie interesuje ten miecz upadłego lorda. Jest to wielki miecz. Zadaje ogień. Wymagania ma piekło i zadaje też 300 statusu piekła. To jest fajny miecz.
ale to jest miecz na piekło i to jest wielki miecz na piekło. No. To mam ogień, a młot mam na zanikanie. Tak, interesuje mnie bardziej zanikanie, szczerze powiedziawszy, niż piekło. No i na razie i tak jestem daleko od tego. No to dobra, no to nie dla mnie ten miecz. Tutaj była też drabinka, nie? A. Tutaj nie ma przejścia, ale widzieliśmy, że w Umbralu przejście było. Sprawdźmy tą drabinę. Jest bardzo... Widzę cię, że tutaj śpisz. O, jeszcze jeden. Jest bardzo tutaj, bardzo dużo zakamarków, alternatywnych przejść, lokacji. O! No i pięknie. Ale tylko nikłaj. A to co ty jesteś tutaj? Co ty byłeś? Fioletową krew masz. Dobra, tutaj widzę, że chyba jest faktycznie droga na górę. Aczkolwiek... O! To jest, moi drodzy... A, prawie mnie capnął. To jest przejście od drugiej strony. Tego budyneczku. No to spoczko. Ups. Okej. No to dobra, to mam tą zagadkę rozwikłaną. Ale na dole jeszcze jest przejście, nie? Skoro tu jest progres, to muszę przejść tam przez tą bramę. Jakiś skrót? Si. Do szczątków Lidii! Ale sztos! Ale sztos! O! A nie, to myślałem, że to jest złodziejaszek. A. Wow! Jak ty tego nie trafiłeś? Różaniec. Różaniec to chyba mógł dawać... Pustoszyciel Gregory. Komu? Papieżowi? Różaniec Harolda. No one daje jakąś rozmowę chyba z kimś, nie?
z Mrocznych Krzyżowców. Choć misja, w której w Mondstadt podjęli się Gregory i Barros, miecz Barrosa mieliśmy, nie? Nie należała do oficjalnych spraw Mrocznych Krzyżowców, byli jej całkowicie oddani pomimo wszelkich niebezpieczeństw. Mieli znaleźć Paxtona, choćby przypłacili życiem, okej. Okay. Whatever. Ten Gregory? Tak, na dole jest... Są szczątki Lidii, nie? Czy to jest motylki, czy co? No, czy ja tutaj coś mogę zdziałać w tym obszarze, czy co to jest? Nie wiem. Gdzie ja do diaska jestem? Aha, no, a, okej. Tu nie muszę iść, nie? Mogłbym sobie tam spaść i dojść do Lidii też, ale nie potrzebuję, bo tu jest jakiś item. O, właśnie. Popękana kusza, okej. Okay. I to chyba tyle, tak? Mogę sobie już dropnąć, nie? Tam było coś jeszcze? Nie, tam było tylko drabinka, powrocik do skrótku. Okej. Super. Jesteśmy z powrotem u Lidii. Jesteśmy też blisko znowu levelku, to ponieważ dostałem tutaj czachę ostatnio. Sprzedam moje duplikujące się itemy, to może bym ten level nabił, nie będę się przeteleportowywał teraz. Więc jeszcze jedna czacha. I mi zostało żyćka niedużo, nie? I blask znowu. Dwa i co? I mamy nową eksplorację, nie? Ale myślę, że może tam będą szczątki prędko, zobaczymy. Na razie idę, bo pamiętamy, że jeszcze mam magię od tego, nie? Okej, tam widziałem ten item, ale już sobie go zdobyłem. Dobra, tutaj fajne skróciki, bardzo fajne, bardzo przyjemne. Parę nowych itemów. Wartałoby mi się co prawda przeteleportować do... do twierdzy. Pogadać z nimi. No może się czegoś dowiedzieć o tym regionie, do którego idę, nie? Może zrobię to, jak będę pamiętał, przy najbliższych szczątkach, co? Które mam wrażenie, że powinny być wkrótce. Dziwne dźwięki się wydają z tamtej strony. Jakby taka muzyka czy coś. Dobra, to nic nie ma. Okej.
żyćko może, co? No dobra. O, proboszcz. O, skubaniec. Tylko teraz... jest drabinka. Czyli tędy nie przejdę, rozumiem? Jep. O, cholera. Czyli muszę przejść do umbralu. To przechodzę, bo w sumie przecież jestem nieśmiertelny, nie? Chodź, proszę. A no, kurde. Ja się nie dziwię, czemu on ma tę moc. Bo ta moc pozwala właśnie uchronić przed takimi moimi łapkami. No, skubaniec. No, pływa sobie pod podłogą, a mi 8 sekund mija na mojej nieśmiertelności i skubaniec jest uratowany. Ciekawe, czemu mi kazali wejść tu do umbralu. Coś na pewno tutaj na mnie nieprzyjemnego czeka. Muszę o wyjście z umbralu. O fuck. Gdzie ona jest? Jesus Christ. Gdzie ona jest? Tam. Jesteśmy na tym moście zresztą. Płonący ogień, hełm piekielny, spoczko, płonący ogień. Myślicie, że to jest nowy czar, czy już takie mam wcześniej? Dobra, jestem na... Tam, gdzie chcę być, jestem na tym pomostku. Płonącym. Tylko, że zmarnowałem wyjście z umbralu. Which is not good. Tu mamy jakieś przejścia. Tędy droga nie wiedzie, czyli tutaj... No nie minę tego, nie? No nie. Tutaj jest coś. Item, migocze. Pierścień ożywienia. Ożywienia, brzmi dobrze. Zaraz popatrzymy, tylko że jestem w umbralu. Cholera. Eee.
Tu jakiś topór. Zręczność, dziękuję. Tutaj mamy nową kuszę. Siła, zręczność. O, nice, tylko na siłę. Nice, to coś dla nas. Gdybyśmy jakiegokolwiek powodu chcieli używać kuszy, nie wiem, jaka waga, 10 łomot, tylko to zapomnijmy. Ale mamy taką, jakbyśmy chcieli. Tutaj są jakieś nowe bełty żarowe i strzały i bełty. Mam. Nie, nowy czar. Czyli mam teraz 4. Smażona dusza. Płonący ogień. O, to jest to takie, wiem co to jest. To jest, no, to jest jeden z gorszych czarów. Salwy piekielnych strzał i hard. No mam obecnie 4 czary na piekło. To mógłbym już teoretycznie 22. No, jak sobie tylko podniosę o 1, czy tam 2. Czekajcie, bo coś tutaj łazi. To bym mógł używać tych czarów. Tylko czy chcę? Na razie ten blask mi się sprawdza. Czy chcę być bardziej, wiecie, świątobliwy? Czy chcę być, iść i władać magią Adyra? Jeszcze jednak można na to inaczej patrzeć, nie? Że właśnie jako taki rebelian, nie? Że wykorzystując, mogę wykorzystywać magię Adyra. Pomyliło się mi. Przeciwko niemu samemu, nie? Jego wyznawcom. Nie wiem, czy oni nie mają... Zostawimy tą ciemę w spokoju na wszelki wypadek, gdyby się przemieniła. Nie wiem, czy nie mają jakiejś odporności na to, nie? No dobra, muszę się wycofać stąd, cholera. Bo nie mam nic życia. Jak mnie jakiś boss spotka, to mam przechlapane. A jestem prawie pewien, że to będzie boss. Albo nie. No właśnie. Przydają się szczątki, a nie boss, nie? Mamy je. Lovely. To już nie mam tam po co wracać. Moczary ostatnio czytaliśmy. Szczątki Ollerena. Na zapomnianych moczarach. To są te takie szczątki pomiędzy szczątkami, zaraz po pokonaniu kongregacji. Pewnego ranka z suchych pustkowi na zachodzie do Mornstedt przyjechał strudzony, milczący, nieznajomy o imieniu Ollerén. Jeśli przybył z jakiegoś powodu, to nigdy go nikomu nie wyjawił. Lecz jego niejasne pochodzenie było niczym wobec gniewu, który spadł za jego sprawą na grzeszników, gdy Ollerén został heroldem latarni. Grzmot jego oręża niósł się echem po całym królestwie aż do momentu jego ostatniej krnąbnej walki pośród nieruchomych wód zapomnianych moczarów. Wówczas umilkł na dobre. Mam takie niemrawe ilości dusz. A, bo ja chciałem przecież sprzedać sobie i podnieść też moje kadzidło, czy kropidło, czy co to tam. Pierwsze sprzedamy syf. To jest tułów kokon rozpaczy, czyli nasza ćma. Wyblakła skorupa ze wzorem dłoni. A może kurczowo trzymałem, to zostało utracone z uchwale. Jest myśleć, że śmierć oznacza koniec rozpaczy. Ta myśl często rodzi się z trzepotania złowieszczych zarośniętych mieszkiem skrzydłem Langeresz. Okej. Okay. Okej. Okay.
Mam też nowy pierścień. Odzyskaj zdrowie, zabijając wroga. No spoko, jak na pierścień. To nie jest broń, tylko daje mi tu każdej broń. No to jest... Kurde, Bladek, dobre. Tylko, że miałam teraz bardzo dobre konfiguracje pierścieni, nie? I teraz sobie ulepszymy tutaj nasz katalizator. Oczywiście mi brakuje na jeszcze jeden poziom. To co mogę sprzedać? Ah, you again. Oh, i teraz potrzebuję już dużych szczątków, których bryłek tam run, czy jak to się nazywa, odłamków, których nie mam. Ale podniosłem sobie karyzator, zużyłem całą moją wspaniałą. Jeszcze raz te moje pierścienie. Ten jeden to jest zwiększa witalność i kondycję, a drugi odzyskujesz zdrowie. Aha, no to bym mógł zmniejszyć, nie? Chociaż mi waga spadnie, co będzie niedobrym rzeczą. Ale bym sprawdził, ile ten pierścień daje faktycznie życia, nie? Zobaczmy, jak będę wyglądał w tym stroju. Oh my god. Oh my god. Teraz musiałbym założyć... Ops, nie tak chciałem. Jeszcze maskę chyba ją też mam, nie? No pewnie, że mam. Jest coś ciekawego w tym wyglądzie. Zdecydowanie coś przerażającego. I w sumie ja jestem teraz takim trochę na zanikanie, nie? Zwłaszcza z tym młotem. No jak na zestawik, to spoko, nie? Tylko rączek nie mam tych cimich, ale to specjalnie zmienia cokolwiek. No dobra. Teraz mam problem. A tu jeszcze coś ładnego miałem, tylko że to jest ciężkie, nie? Fajne, naprawdę fajne. Takie mackowate. Tu muszę dać moją pietę. Tu się pozbędę. I tutaj nic ważniejszego już nie mam, nie? No nie mogę mieć tych rzeczy. A nawet bym się pozbył. Bym musiał się pozbyć, być majteczka. Nie. Chociaż. Zazwyczaj nie widzę. Podoba mi się ten hełm. Dobra, muszę na nie inwestować trochę w kondycję, żeby mieć troszkę więcej ciężarków. Trochę też mi życie spadło, ale odzyskuję sobie, więc spoczko. Dobra, jeszcze idziemy sprawdzić, czy ktoś chce ze mną pogadać o tym różańcu. You look tired, friend. A jeśli ktokolwiek, to pewnie papież, nie, Molu na razie to nie. Ta. A Ravager's Rosary. While the Dark Crusaders have never established a formal presence in Mornstead, as you can see, our reach knows no bounds. As a former Ravager himself, Imperator Jacob would be pleased to see this return to the Ephotic Sanctum. Co? Kto? I teraz mamy nowy item. You serve a higher purpose, Crusader. 30. Nie. To strive in darkness, in light we walk. Co ja teraz straciłem ten różaniec z itemów swoich?
Tak, tylko mam ten swój. Okej, czyli, dobra, czyli jak jemu je daję, może te itemy pozostałe też są dla innych NPC-tów jakichś, których poznamy, nie? Wiem, że jestem w jakiejś może 20% gry, więc dopiero początek. Dobra. Szczątki ślepej Agaty. Dwie rzeczy liczyły się dla Agaty bardziej niż życie. Ścieżka miecza i ścieżka Oriusa. Kobieta zaciekle podążała obydwoma, a ta druga doprowadziła ją do małej, skrajnej grupy wyznawców Oriusa, w której najbardziej oddani wiernie umyślnie poświęcali swój wzrok, wpatrując się w słońce i pragnąc w ten sposób ujrzeć oblicze swojego Boga. Agata ochoczo podążała za ich przykładem, wskazując ich na ciemność. Rezultat ten w żaden sposób nie osłabił jej biegłości we władaniu mieczem, lecz zdruzgotał jej wiarę. W Mondstadt Agata odkryła jednak nowy cel, a jej szybkie i zabójcze ostrza zaczęły lśnić w blasku latarni Umbralu. Wiecie co? Sprawdzę tylko ten pierścionek, jak bije. Raczej ile tego żyćka daje. O. Nie sprawdzę. Mamy Big Bossa. Sprawdzę może tutaj. O Jezu, to ona. No fuck, no to nie. Dobra. Aha, zabijałem z wroga. Też o tym trzeba pamiętać. Oh my god. Święty Janie. No i dupa, bo teraz musimy tutaj zaatakować. Bardzo, bardzo mało. To jest... A, to też zależy od... Okej, zależy od... ciekawe to jest. To ile mi odzyskuje, zależy od poziomu wroga. Więksi wrogowie dają więcej, ale jest to, słuchajcie, przyjemne. Jest to dobry creep. To stałe odzyskiwanie zdrowia, nie zależy od żadnych warunków, od ciosów krytycznych, nie wiadomo jeszcze czego. To jest super sprawa. A tracę długość paska i nieco witalności, to sobie zwiększę przy następnym, znaczy witalność, znaczy tą staminkę, nie? Kondycję to się chyba tutaj nazywa, nie? Bo żyćko, okej, cokolwiek, nie? Też sobie mogę zwiększyć, ale jest okej. No dobra, to zostawiam na razie ten pierścionek faktycznie. Czyli mam wydłużenie od krzyża, tak? Krzyży daje mi więcej, bo one jeszcze overtime potem leczą. I pierścionek, który przy każdej śmierci, no to jest spoko. To jest spoko kombinacja. Zobaczymy, jak się przyda z bossem, bo akurat z bossem pewnie się nie przyda, bo z bossem to nie jest long game, tylko to jest sprint bardziej niż bieg na długi dystans, nie? Więc bardziej rzeczy, które na damage dają, ale na damage rzeczy mam też sporo, więc zobaczymy, jaki to będzie bossik już za tydzień. Dzięki za dzisiaj. Dzięki, że jesteście, kronikarki i kronikarze. Niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia!